Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie w Armored Warfare. Dzisiaj będziemy omawiać Challengera 2. Jest to 9 tier. I może tak, zacznijmy od weak spotów. Teraz będę wam pokazywał wszystkie weak spoty, żebyście wiedzieli, gdzie są. Nie ma ich dużo w Challengerze. Ogólnie właściwie prawie wszędzie powtarzają się te same, czyli jest tutaj okienko kierowcy. No i mamy jeszcze dwa, tutaj i tutaj, z tym, że w dół nie wchodzi już tak często, jak w Challengerze jedynce wchodziło przed patchem. No w garnek standardowo wchodzi. Potrafi od czasu do czasu w garnek wejść za całe obrażenia, ale to jest tak gdzieś raz na 5-6, może nawet więcej strzałów. Można się też starać strzelić pod wieżę, ale to jest kwestia fartu, bo przycelować tutaj jest naprawdę ciężko. Oczywiście strzelanie tutaj w dół, w inne punkty wieży, nie ma po co. Tak samo strzelanie, jeśli chodzi o bok, no jeszcze sobie zobaczmy pancerz. Jeśli chodzi o bok, to wszędzie, gdzie są tutaj dodatkowe, gdzie jest dodatkowe opancerzenie, nie ma sensu strzelać, no bo najpierw trzeba będzie ten pancerz przejmie uderzenie, no i później drugi raz, jak będziecie strzelać w to miejsce, to już będzie wchodzić. No ale widzicie, jakie to są małe klocuszki. Lepiej, jak mamy czołg na boku, strzelać tutaj albo tutaj. Oczywiście nie z hitów będzie ciężko, no chyba że macie jakieś potężne typu rakiety, tego typu rzeczy. No tył, wiadomo, najsłabszy. Tutaj nie ma za bardzo co omawiać, ale jak widzicie, i tak jest chroniony przeciwko pociskom hit. Ogólnie hity już w dalszych, na dalszych tierach idą w zapomnienie. Najbardziej pożądane są te pociski. No i dobre oko wtedy z przeciwpancernych możemy spokojnie sobie strzelić. Jeśli zaś chodzi o ulepszenia tego czołgu, wyglądają one w następujący sposób. Najlepiej brać na dzień dobry pocisk, później opancerzenie, te rzeczy i silnik. Ten silnik jest rewelacyjny, jak widać, 0,35 daje, więc można go sobie odpuścić na sam koniec, wziąć najpierw tutaj te rzeczy, dosyć, nie wiadomo, one już wcześniej były, więc wiadomo, co znaczą. No i później modyfikacje sobie i kaskę na koniec. Tak to wygląda. Pociski 518 penetracji na przeciwpancernych wygląda słabo, ale tutaj tak naprawdę większość pancerza nie jest ruszana nawet przez T90 MS, który ma 657 penetracji, dlatego że pancerze M1A2, Leoparda 2A6, Challengera są naprawdę konkretne. Jak widać, 728 Leoparda 2, 618, 720. Tak więc grubo. Dlatego, moi drodzy, strzela się po weak spotach, ewentualnie po jakichś wrażliwych miejscach. Dlatego będę wam je pokazywał w każdej dziewiątce, ósemce i tak dalej. Ogólnie w czołgach, no bo wiadomo, że większość pojazdów jest stosunkowo słaba, więc to nie gra roli. No i teraz kolejna sprawa, już warto, bo ja, jak wiecie, wcześniej brałem te tańsze zestawy, teraz warto brać przynajmniej ten zestawik, który naprawia wszystko, bo jest spory ruch w tych pociskach i jest co naprawiać. No, pokażę wam trzy bitwy, różne wybrałem, żeby pokazać, jak ten czołg się spisuje. Na początku zaczniemy od standardowo ulubionej mapki, tutaj wszystkim znanej drogi dla czołgów. Teraz losowania są nawet na szóstki, co prawda jest bardzo różnie, no bo standardowo brakuje tych wyższych tierów, więc matchmaking myśli po 5-6 minut, nawet więcej. No i później już dobiera na siłę, więc dlatego później takie te szósteczki tu się pojawiają. Ogólnie jak jest więcej dziewiątek, ósemek, to grają same dziewiątki na ósemki, więc jak tylko są gracze, to
Podejrzewam, że później będą grać tylko same dziewiątki na siebie. Więc tutaj nie będzie problemu. Jeśli chodzi tutaj o te działko, to ósme tiery są na tyle twarde również teraz po tym patchu, powzmocniane zostały, że całkiem nieźle odbijają większość pocisków tutaj. Też trzeba znać miejsca właśnie, gdzie strzelać. I często jak są czołgi w ruchu, no to jest bardzo trudno z przeciwpancernego pocisku trafić w to, co chcemy. Dlatego ważne jest, żeby się tutaj przemieszczać. Jak widzicie, można się fajnie też ustawić, żeby te pociski nie mogły trafić w jakiegoś weak spota. No tutaj sporo przeciwników sobie naprzeciwko mnie się znalazło. Więc jest w czym przebierać. No tutaj większość tych czołgów to strzelamy sobie tylko w garnek. Specjalnie strzelam z przeciwpancernych, a nie z hitów, żeby pokazać, jak one tutaj trafiają. Jak widzicie, ja głównie obrywam z hitów. Później mam włączoną tutaj po patchu mi, nie wiem czemu, wyłączyło te obrażenia. Później włączam, żeby znowu były widoczne, więc tam ze dwie chyba gry nie są włączone. Później można to, będziecie mogli zobaczyć, od czego obrywam, żeby było jasne. Działa jest całkiem celne. Ogólnie teraz na tych dziewiątych tierach według mnie trzeba te kółeczko zmniejszać maksymalnie, no bo jeśli chcemy się bawić na wymianę hit za hita i tak się tam po te 200 obrażeń bawić, no to możemy, owszem, jak czołgi tutaj mają powyżej 2290, bo tyle ma T90 MS i wszystkie inne mają więcej, no to, moi drodzy, będziemy się tak bawić długo. Lepiej nauczyć się tutaj wszystkich tych weak spotów i starać się jednak zadawać te obrażenia z pocisków przeciwpancernych, czyli tam 500 i wyżej, niż tak po 200. Oczywiście nie zawsze jest okazja, nie zawsze są takie miejscowy, żeby tak się bawić. I też trzeba uważać, no bo tutaj, jeśli chodzi o Challengera, on się nie najlepiej obraca. A no w porównaniu z T90 MS-em, to jest po prostu taki hipopotamek przy lamparcie. MS-a też wam może jutro pokażę, bo teraz muszę go sobie ograć. Ale czołg naprawdę fajny. Co prawda, jak już się wie, gdzie ma weak spoty, no to można z nim nawiązać już całkiem dobrą walkę. Widzicie, tutaj Arietka ma z lewej strony pancerz dosyć cienki, no na tyle cienki tutaj, że 500 penetracji starcza. Więc jeśli gracie przeciwko właśnie ósemeczce włoskiej, no to bardzo prosto można ją od przodu tutaj ryzać za pełne obrażenia. No i część czołgów jeszcze ma na przykład gorzej opancerzony górę wieży. Leopardzik 2A5 na przykład ma, taka ciekawostka, że jak jesteście nad nim i strzelacie w dół, no to warto sobie przymierzyć właśnie w jego górną część wieży i tam jest słaby pancerz i całkiem fajnie wchodzi. Tak samo jak celujecie na bok większości pojazdów, no to trzeba celować w tylną część boku czołgu, no bo większość ma całkiem niezły pancerz. A tutaj właśnie dodatkowy, on przejmuje te obrażenia i niewiele się robi. No wyjątkiem jest Leopard, który ma chyba teraz najsłabsze boki, bo nie są w ogóle wzmocnione dodatkowym pancerzem, przez co no łatwiej go zniszczyć niż inne czołgi z tych tierów. No ale z przodu jest naprawdę twardy.
Chociaż też ma weak spota, którego można, można z przodu tutaj właśnie, nawet, nawet z Challengera dwójeczki można zranić Leoparda 2A6, to wam pokażę w następnym filmie, jak to można zrobić. Oczywiście, no to są tutaj, dlaczego mówiłem, że trzeba brać wszystko, co tylko nam tutaj te, ten celownik zmniejsza maksymalnie. Dlatego, że większość weak spotów jest naprawdę mikroskopijna. Niektóre trafić to trzeba no, strzelać naprawdę wiele razy, zanim się wstrzelimy. No, nawet widzicie, tutaj było tak blisko, niby było namierzone, nie weszło. Dlatego no, precyzja i tutaj pełne skupienie w przeciwnym razie. Dużo, dużo tutaj pocisków nie leci tam, gdzie, gdzie byśmy chcieli. No tutaj zostaliśmy już we dwóch, challengerki, ogryski, tutaj starałem się jeszcze jakieś obrażenia zrobić i niestety z trzech stron to już nie ma mocnych, a zniszczył mnie te 80, niestety. Zaraz sobie będziecie mogli zobaczyć przy okazji pierwsze zarobki tego czołgu, jak to wygląda. No i ogólnie najgorsza tutaj rzecz, jaka może się nam przytrafić, to jest szybki pojazd się nami zainteresuje. Po prostu kręcenie się Challengerem jest dosyć powolne niestety. Niewiele można na to zrobić, na to poradzić, ale jest kilka takich cech, które nam to polepszą. Dobra, tak to wyglądało i teraz lecimy następną bitewkę. Jesteśmy, inna mapa. Tutaj będziecie mogli zobaczyć właśnie, jak z przeciwpancernej amunicji można przebić inne właśnie, wydawałoby się, masakrycznie twarde dziewiąteczki. Challenger miał być z przodu nietykalny. No nie jest nietykalny. No jak widzicie, te trzy weak spoty wam pokazałem. Co prawda, no są one nieźle opancerzone, nie zawsze wchodzi, jak wchodzi to też często za małe obrażenia, no a poza tym no, niewątpliwą zaletą Challengera są jego hitpointce 3300, to jest jednak coś, co trzeba długo w większości wypadków tutaj pompować. No, oczywiście T90MS, zobaczcie, ma tutaj dolną płytę, którą jak celujecie, to wchodzi nawet z Challengera, który ma jedne z najgorszych pocisków na tym tierze, więc można. Tutaj zobaczcie, jest Leopard 2A6 i teraz zobaczcie, tu jest jego weak spot, również wchodzi nawet z krytem od przodu. Challenger jest w stanie strzelić, tylko no, dwa razy tak trafić to jest naprawdę wyczyn. No i jak ten czołg jest oczywiście w ruchu, no to przycelowanie tutaj w te miejsce, no widzicie, teraz się poruszył i niestety jest to problematyczne. No można tutaj na haeki przełączać. No teraz te haeki już tak wydaje mi się, że gorzej działają niż wcześniej. Można strzelić za zero. I to nie raz, nie dwa, po różnych częściach pancerza. Też trzeba strzelać z tych heków po miejscach, które są gorzej opancerzone. Oczywiście dobrze jest strzelić tak jak ja teraz, czyli w działo czołgu, jak on ma na czerwone, no to już celność mu siada. Drugi raz znowu jakby się naprawił. No tutaj oczywiście szkoda, że się zaśliznął ten pocisk, bo mogłem lepiej przycelować, ciutkę wyżej i by wszedł. Tak więc no to jest duża wada T90MS, ten przód, który jest, no owszem, to jest bardzo wąski kawałek pancerza, ale jednak no chyba to jest największy weak spot teraz ze wszystkich czołgów 9 tieru, który właśnie nawet 8, nawet Abrams M1A1 jest w stanie tutaj T90MS-a w tą dolną blachę tutaj przebijać, więc no sporo czołgów, większość 8 powinna dać radę. Dlatego jeśli, no ale to na przyszłość już rady, to będę, jeśli chodzi o TMS, to będę mówił,
jak będę nim grał. Widzicie, tutaj leopard to jest A5, wieża potrafi za 0, jeszcze raz tutaj strzelę wieżę, zobaczcie, bez obrażeń, z hajeków. A więc pomału możliwe, że się skończą czasy, kiedy będzie można hajekami tutaj sobie spamować, gdzie się chce, albo po prostu wejdą tylko obrażenia i nic więcej. Dobrze by było. Co prawda niektóre weak spoty powinny być chyba lekko jednak poszerzone, no bo są mikroskopijne i trafić w nie będzie ciężko. Chyba że twórcy sobie wymyślili tak, że po prostu niektóre czołgi trzeba będzie po prostu objeżdżać. Tutaj szkoda, że nie miałem przeciwpancernego, to by to lepiej poczuł. I spodziewałem się, że może tak wyjechać. No bo leopardy nie mają porządnie opancerzonych boków. Tutaj widzicie, Arietka teraz dostała dodatkowy pancerz na boku. Jest naprawdę niczego sobie. Już nie jest tak słabo opancerzona, jak była wcześniej. Zrobił się z niej całkiem konkretny czołg. Bo i pancerz właśnie boczny niezły. O proszę. Jak widzicie, T90 MS nie ma wcale tak prosto z Challengerem 2. No wszystko zależy oczywiście od graczy, jak dobrze grają, jak celnie. T90 MS może nas tutaj na spokojnie objechać, bez żadnego problemu. I ma jeszcze jednego weak spota z przodu, właściwie to weak spotów z przodu to ma ze 3 czy 4, ma najwięcej nawet. Są owszem, część jest bardzo mała, część tylko, jeden jest tylko okazjonalny, ale jest. Więc przy nim będę wam mówił co i jak. No i trzeba się tego uczyć tak jak weak spotów w WoCie, no ale chyba o to chodzi. Widzicie, cały czas ta dolna płyta troszkę dostaje. Niestety teraz jestem otoczony ze wszystkich tutaj stron. No i jak widzicie, Challenger 500-600 strzela, więc całkiem nieźle. Czas przeładowania niecałe 8 sekund, więc również dosyć przyzwoicie. No a na moje nieszczęście kolejna przegrana. Ale co zrobić, no jak widzicie, już obrażenia są, można zobaczyć z czego dostawałem, co się przebiło. Większość to po prostu były tu strzały w bok. Niestety nawet te 90 MS strzelił z hajeka, bo już no z przodu tak jak mówię, jest ciężka sprawa dla większości ugryźć Challengera 2. No a tutaj jeszcze zobaczmy, jak dobijają ostatniego z nas. Będzie można zobaczyć wynik końcowy. No i ostatnia, trzecia bitwa. Ogólnie Challenger 2 jest naprawdę przyzwoitym czołgiem i można go całkiem nieźle wykorzystać, ale sam może być bardzo łatwo właśnie objechany i zniszczony. No i to jest jego największa wada. No zaleta, wiadomo, pancerz, hit pointsy, działo jest takie sobie. Do rewelacyjnych nie należy, ale jednak, no jak widzicie, potrafi przebijać inne dziewiątki, więc spełnia swoją rolę i ma pociski w razie czego właśnie odłamkowo burzące, co jest bardzo ważne, a no niestety na przykład Abrams z 9 tieru takich pocisków nie posiada i to jest spory problem dla Abramsa. Trzeba już w nim tylko strzelać po weak spotach, nie mamy innego w ogóle wyjścia. Dobra, i ostatnia bitewka przed wami. To jest bitwa o tyle ciekawa, że dzisiaj nie wiem co jest, ale jak trafiam na tą mapę, to jestem zawsze właśnie z tej strony i mój team zawsze ma gdzieś jedną flankę. Właśnie tą, w kierunku której się udaje. Nie wiem czemu. Trzy gry grałem, dwa razy. No, nie pojechałem tutaj, bo nikt nie pojechał. Teraz pojechał T90, to stwierdziłem, dobra, jadę, bo cały czas tutaj nas potem zalewają z tej strony, no i gra jest przegrana. Dziwne, ale jednak prawdziwe. Więc teraz sobie jadę. Chciałem jeszcze przy okazji, jak już tutaj jechałem, sprawdzić, jak on tutaj gniecie to wszystko, jak on sobie w mieście w razie czego będzie radził.
ale to nie jest dla niego dobre środowisko i lepiej tutaj nie stać, bo w razie czego jak ktoś wjedzie, objedzie, no to ten grzmot, zobaczcie, przede wszystkim jeszcze rozmiary Challengera, to jest jeden z największych czołgów, to jest też jego wada, bo ciężko to schować, czasem kamyk może być za mały i coś będzie wystawać, a nie daj Boże to będzie tył bocznego pancerza, wtedy będziemy obrywać. Dlatego no, Challenger jest głównie czołgiem jednak pozycyjnym, dobrze oczywiście nim ruszać po to, żeby się przeciwnicy nie wstrzelili tutaj w nasz garnek. Fajnie jest, jak będziemy mogli go schować, jak jest jakaś górka, kamyk, który nam zasłoni, a można znaleźć na przykład w miastach, tam gdzieś z jakimś kontenerem, coś takiego, albo nawet tutaj o, schować garnek i wystawiać tylko połowę, do działa po prostu wystawiamy się i wtedy przeciwnik nie ma w co strzelać, no bo w dół nikt nie przebije dołu, reszta wieży również nietykalna, może walić tylko z heków, a większość też będzie nic nie robić, albo tam jakieś śmieszne obrażenia, niewiele warte, dlatego no, dobre umiejscowienie tego czołgu jest kluczem do zwycięstwa, a przynajmniej jeśli chodzi o niego. No nie jest to demon prędkości w żadnym razie, więc objeżdżanie nim jest bardzo trudne. No oczywiście, no jedzie, ma silnik, więc objechać nim również można, ale trzeba tutaj dosyć dobrze kalkulować. Jak jest nas całkiem sporo, no to oczywiście możemy nim twardo tutaj próć jako pierwsi naprzód, no bo nawet jak przyjmiemy pocisk, no to 3300 hit pointsów, to jest bez ulepszeń. Można tutaj oczywiście go całkiem elegancko ulepszyć, że będzie miał prawie 4000, więc to już jest w ogóle liczba do zbicia bardzo konkretna, bo on ma te ulepszenia całkiem ciekawe w jego wypadku, bo tutaj te procenty przy tak dużej liczbie hit pointsów robią swoje. Dlatego to jest dobry pomysł, żeby robić tanka z tanka. Takiego po prostu podwójnego tanka, bo no lepszego aktualnie nie ma. Drugi jest później Abrams, również może mieć bardzo dużo hit pointsów, ale nie tyle co Challenger 2. No i oczywiście to jest czołg, któremu przydaje się jakaś asysta. Myślę, że całkiem nieźle by się sprawował z porządnym niszczycielem. Lub właśnie z takim T-90 MS-em, który mógłby się tutaj za nami nawet lekko chować i robić obrażenia. W każdym razie T-90 MS nie zostanie objechany ani przez kraba, ani przez nic innego i tylko o to chodzi, żeby on w razie czego jakby się do nas takie właśnie maleństwo jakieś tutaj przykleiło, żeby go szybko zniszczyć, odkleić. No a z hitów T-90 MS może mu wywalić niecałego tysiaka, więc tak na dwa strzały ma takie maleństwo. Szybko i bardzo boleśnie nie zniszczy. No oczywiście T-90 ma przekichaną sprawę tutaj z nami. Można również załatwiać T-90 w taki sposób. Czemu nie? No oczywiście to był przypadek, no niemniej chciałem w niego uderzyć, ale nie wiedziałem, że z takim skutkiem, to był jeden z pierwszych taranów śmiertelnych. No a tutaj krabik sobie jechał i wreszcie został zniszczony. W odpowiednim miejscu się zatrzymał i zmienił kierunek jazdy, tutaj arietka. Niestety, mimo że mamy taką wielką masę, nie możemy tutaj przepychać czołgów tak jak w wocie. A troszkę szkoda, bo można by było go lekko tam pchnąć i pojechać. No ale nie. Co prawda to chyba jest bardziej realne. Nigdy nie widziałem, żeby właśnie ktoś jakiś zniszczony czołg pchał w rzeczywistości, jak to wygląda, czy to można faktycznie ruszyć, czy nie ma szans. Więc nie jest to sprawdzone. Ciekawe, czy wy wiecie, czy coś takiego się kiedyś działo. Dostał w gąskę.
Myślałem, że cofa tyłem. No cofa w ten sposób, że przód ma tutaj, pokazuje, tak by było dla niego lepiej. Tutaj pokazał tyłek. Nawet się w ogóle nie spodziewałem, że w ten sposób właśnie tutaj będzie cofał. No jakby cofał, zostawiając tutaj frontem, po prostu do tyłu dał wsteczny, no to bardzo możliwe, że dalej by cofał, bo te pociski by tutaj go nie zniszczyły. No a tak, jak chciał tak wiać na szybkiego, to jak widać nie skończyło to się dla niego zbyt dobrze. Ja tutaj na tym czołgu też często staram się właśnie zdjąć gąski dla czołgów. Nawet jak nie robię żadnych obrażeń, to co z tego? Potem taki czołg stoi i jak jadę z kimś, no to nagle dostaje pełno strzałów i go zdejmują chłopaki. Więc to jest całkiem dobry pomysł. I do tego można oczywiście używać przeciwpancernej, ale z odłamkowej wychodzi do... Wydaje mi się, że częściej. Dlatego mierzenie w gąski jak najbardziej popłaca. Później właśnie jak strzelimy w ten sposób challengerem ze dwa razy, no to możemy właśnie na spokojnie naszym grubaskiem, o tak jak teraz, na spokojnie zbliżyć się i dokończyć dzieła. Tak wygląda Challenger 2. Wcale nie jest złym czołgiem. Jak widzicie, może spokojnie, no spokojnie, no niespokojnie, no trzeba, wymaga tutaj dobrego przymierzenia i tak dalej, ale może nawiązać walkę z innymi dziewiątkami, a go samego, no długo, długo się skrobie. Chyba że się go właśnie objedzie, wtedy jest takim hipciem, którego łatwo dokończyć. Ale to jak sporą ilość czołgu, więc pod tym względem akurat i tak jest nie najgorszy. To tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak tak, to zostawcie jakąś aktywność. A następny czołg, jaki pokażę, to będzie T90 MS. Trzymajcie się i udanych bitew. Cześć!